Dla każdej liczby rzeczywistej, a wyrażenie takie jest to równe. No i spójrz, tutaj w tym zadaniu możesz zrobić to jak zwykle w matematyce bywa na dwa sposoby. I tak, pierwszy sposób, który ja lubię, bo jest najszybszy, korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, co nam tutaj da a kwadrat minus b kwadrat. I tak. Z piątką nic nie robię, więc ją przepisuję. Z minusem też nic nie robię i ten minus daję tu. I teraz uwaga, bo ten minus się dotyczy czego? Tego całego, co tu mamy, no nie? Dlatego robię nadal nawias. Moje a to było 4, czyli mam 4 do kwadratu minus 2a do kwadratu. I teraz znów uwaga. Ten minus tu jest z tego wzoru stąd. Ten minus nie należy do tej liczby pod kwadratem, więc mm, mm, mm. Lec, lecimy dalej. I tak mamy, 5 minus, tu mamy 16 minus 4a kwadrat. To się równa, ten minus nam tu namiesza ze znakami, więc jest 5 minus 16 plus 4a kwadrat równa się 4a kwadrat minus 11. Czyli odpowiedzi by, jak bursuk. I mówiłam, że dwa sposoby, i teraz będzie drugi sposób. Drugi sposób. Czyli tak, 5 minus 4 plus 2a. 4 minus 2a. Początek ten sam. 5, 5 z minusem przepisuję. Robię nawias. I teraz no, to razy to. To razy to, czyli mam 4 razy 4, minus 4 razy 2A, to razy to, to razy to, czyli plus 2A razy 4, minus 2A razy 2A. To się równa to się równa 5 minus 16 brzing, brzdring minus 4A kwadrat. No i już tutaj jesteśmy w tym samym momencie, no nie? Czyli mamy 4a kwadrat minus 11. Koniec. Dziękuję za twoją uwagę, za to, że tu jesteś. I proszę ciebie, daj subami, jeśli tego nie robisz. Bo to dla mnie dosyć jest istotne. Bo to działa, ci powiem jak. Bo ilość subów wpływa na różne rzeczy, które mogę robić. Niekoniecznie na zarabianie. No właśnie, ale na to, co mogę robić, czy jakieś tam dodatkowe, na przykład story, albo jakieś takie ciekawostki. No, ale na zarabianie to się prawie w ogóle nie przekłada. No dobra, no to. To następnego filmu, chodź ze mną.